Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie i panowie senatorowie, szanowni państwo, goście. Mogę mówić z własnego doświadczenia, bo startowałem do Europarlamentu i startując z trzeciego miejsca zrobiłem drugi wynik w okręgu zachodniopomorskie Lubuskie. Ale niestety ten drugi mandat wywędrował na Śląsk, bo tam lokomotywa listy zrobiła świetny wynik i ten wędrujący mandat przewędrował. Więc teoretycznie byłaby pokusa, bo według tej ordynacji byłbym europarlamentarzystą. Ale nie dziwię się nawet, że to zgłosili posłowie. Widać, posłowie chcą zostać europarlamentarzystami, więc przygotowali projekt wyborczy szyty na swoją miarę. Projekt ordynacji. To jest zrozumiałe. Chcą awansować do Europarlamentu. Tylko trochę dziwię się, że podchodzimy do niego tak bezrefleksyjnie. Dlatego, że istnieje w angielskim języku takie pojęcie gerrymandering. To jest szycie okręgów wyborczych pod swoją siłę polityczną. Tylko, że Anglicy już to przerobili jako dojrzała demokracja i tak jak Francuzi stworzyli mechanizmy prawne, żeby tego unikać. Powinniśmy się od nich może tego nauczyć. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, ordynacja wyborcza powinna być tak skonstruowana, aby zapewnić możliwie najbardziej racjonalną reprezentację całego narodu. Polska to jest piękny kraj. Polska to jest kraj różnorodny, gdzie są ludzie myślący lewicowo, gdzie są ludzie myślący prawicowo, gdzie są ludzie słuchający Radia Maryja i słuchający, wyznający inne religie, gdzie są ludzie spod tęczowej flagi i narodowcy. I ordynacja powinna stwarzać wszystkim racjonalne szanse na wybór, bo Polska zawsze będzie różnorodna i jedynie to, co jest nam potrzebne, aby ci wszyscy ludzie pamiętali, że są Polakami, okazywali sobie wzajemny szacunek i respektowali prawo i nie atakowali jednych drugich. Ta ordynacja idzie w kompletnie innym kierunku i ona się wpisuje w ciąg działań, które mają z Polski uczynić kraj na jedną modłę. Nie chcę komentować jaką, bo uważam ją za dziwaczną, ale chciałem powiedzieć, że nigdy się to nie uda. Siłą Polski jest różnorodność, kreatywność. Ten naród jest wielkim narodem i takim pozostanie mimo wysiłków tych, którzy chcą to zmienić dla swoich niecnych celów. Dziękuję bardzo.